smakkujaw.pl Ziemniaki w ziołach pieczone z boczkiem. Upiekę dzisiaj smaczne ziemniaczki przyprawione dużą ilością przeróżnych ziół. Te ziemniaczki można serwować z różnymi daniami mięsnymi czy smażoną rybką. Ja dzisiaj planuję przyrządzić taki obiad. Ale może też stanowić samodzielne danie, ponieważ wzbogacimy je dodatkowo boczkiem i cebulką. A zatem będziemy potrzebowali kilogram ziemniaczków, 25 deko wędzonego boczku. My tutaj mamy piękny wędzony boczek. Ja kupuję wędliny i mięsa w sklepach firmowych Viando, ponieważ one charakteryzują się wysoką jakością. Nasze ziemniaczki przyprawimy suszem z liści kopru, suszem liści pietruszki. Są to przyprawy produkowane przez firmę Cykoria S.A. Przyprawimy także majerankiem, rozmarynem i świeżo zmielonym pieprzem. To po łyżeczce tych ziół stosujemy. Dodatkowo jeszcze, żeby nasze ziemniaczki pięknie wyglądały, zyskały takiego bardzo ładnego koloru, dodamy 2 łyżeczki czerwonej słodkiej papryki i 2 łyżeczki kurkumy. Ponadto wykorzystamy również 3-4 ząbki czosnku. Mamy tutaj 3 takie średniej wielkości cebulki, pokroimy ją w piórka. Przyprawimy jeszcze solą, stosujemy sól kujawską, będzie potrzebny również olej do pieczenia naszych ziemniaczków. My wykorzystamy olej kujawski i po upieczeniu posypiemy nasze ziemniaczki świeżym zielonym koperkiem. Ponieważ nasze zioła zajmują sporą część naszego niezbyt wielkiego stołu, połączę teraz wszystko w jedną miseczkę, a zatem przesypuję. Żółciutka kurkuma. Wszystkie zioła przemieszam. Zioła mam już przemieszane i zabieram się za ziemniaczki. Cebulkę mam już pokrojoną w piórka. Kroję teraz ziemniaczki. Robię to w takie ósemki, czyli najpierw kroję na połowę i teraz połóweczki jeszcze kroję na takie mniej więcej części. Łatwiej wtedy jest przerzucić je w piekarniku i one nam się szybciej upieką. Tak. I na połóweczkę. Ja nie odgotowuję wcześniej ziemniaków. Nie ma takiej potrzeby. Zatem przyprawiam nasze ziemniaczki, 2 solidne szczypty soli, przygotowaną wcześniej mieszankę ziół. Wsypuję czosnek. Dodaję pokrojoną cebulkę w piórka. Teraz solidną porcję oleju. Tyle myślę, że będzie dobrze. I wszystko rękoma przemieszam. Zioła cudownie pachną. Zapewniam, że takie ziemniaczki naprawdę będą super smakowały. No i też fantastycznie wyglądały. Ziemniaczki mam już dobrze wymieszane z wszelkimi dodatkami, a zatem na chwileczkę je odstawię i zabiorę się za pokrojenie boczku. Boczek kroję w takie, o zobaczcie, mniej więcej plasterki, ale oczywiście można sobie pokroić tak, jak każdy sobie życzy, jak lubi, mogą być drobniejsze, ale zaręczam, że z takimi fajnie smakuje i one się dobrze też upieką. Przerzucę teraz ziemniaki na blaszkę i oczywiście je wcześniej nie smaruję, ponieważ jak pamiętamy, mamy już tutaj ziemniaczki z dodatkiem oleju. Rozprowadzę troszeczkę tak i teraz
tak mniej więcej postaram się równomiernie również rozłożyć boczek. Ziemniaczki mam już przygotowane. Zobaczcie, jak już pięknie wyglądają. Piekarnik nagrzany do 200 stopni. Oczywiście cały czas kontrolujemy ten proces. Ja mówię tak na 40-50 minut, ponieważ w zależności, w jaki sposób pokroimy ziemniaki, jak duże będą części ziemniaków i w zależności, jakie mamy ziemniaki. Także dokładnie się tego czasu nie da przewidzieć. A zatem przygotowaną w ten sposób laszkę z ziemniaczkami wstawiam do nagrzanego piekarnika. Nasze pyszne ziemniaczki mamy już gotowe. Przełożyłam do salaterki i jeszcze odrobina posiekanego zielonego koperku. Nasze ziemniaczki cudownie pachną, no, dzięki między innymi przyprawom, które dodałam. Cudownie wyczuwa się nutę rozmarynu, majeranku. No i też zapach daje nam nasz wspaniały przypieczony boczek. Gorąco polecam te ziemniaczki, no to może mogą stanowić jako samodzielne danie, właśnie między innymi dzięki zawartości boczku, ale też doskonale smakują ze smażoną rybką i ja tak planuję dzisiaj je podać. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.